mówił pan o magii, bo rzeczywiście to jest temat, którego nie dotknęliśmy, ale to czasami graniczy z paranoją. Magia megapikseli. Często osoba, która kupuje aparat, sugeruje się ilością megapikseli. I to jest błędna rzecz, bo nie jest ważne tak naprawdę, ile aparat ma megapikseli, tylko ważne jest to, ile tych megapikseli, jaka jest gęstość. Słyszałem taką dyskusję w sklepie. Tak mało to badziew. To jest cytat w tym momencie z kupującego. Weź coś lepszego. Dla przeciętnego Kowalskiego odpowiednią ilością, że tak powiem, jeśli tak mogę powiedzieć, tych megapikseli jest aparat, który ma powiedzmy od 3,2 do 6 milionów. To jest wystarczająca ilość, która pozwala nam... Problem taki, że takich aparatów jest coraz mniej na rynku. Zgadza tak? się. Ja już tutaj kiedyś z panem redaktorem rozmawiałem na ten temat. Proszę państwa, nie dajmy się zwariować ilością pikseli, bo piksele nie robią zdjęć. Tak naprawdę za zrobienie dobrego zdjęcia odpowiedzialny jest przede wszystkim obiektyw. I zwróćmy na to uwagę. I naprawdę... Czyli czasami po prostu w ogóle nie zwracamy uwagi na to, jaki jest obiektyw, ale z kolei zaszokowani, nie wiem, 10, 20, 40, 50. Tak, jak czytam informacje dotyczące nowych telefonów z możliwością fotografowania, że ktoś tam coś tam wypuścił i to ma 8, 10 megapikseli, po prostu no, budzi to tylko mój uśmiech politowania. Jeszcze wracając do tych pikseli, chce pan coś dodać, panie? No, myślę, że tak pokrótce to wszystko, co można było powiedzieć. Nie ulegajmy magii megapikseli. Dokładnie. Czyli po prostu opanujmy się i w ogóle wybierając aparat, to też trzeba wybrać do własnych potrzeb, bo jak ktoś robi zdjęcia na wakacjach, to trudno, żeby kupował nie wiadomo jaki aparat. Ale sądzę, że to jest temat, który pewnie za moment wróci. Ja teraz bardzo panów proszę jeszcze o podanie kontaktów do siebie, bo podejrzewam, że będzie sporo wątpliwości i pytań. Panie Radku, jaki jest do pana kontakt? Adres mailowy jorawiżyn@wp.pl. Panie Robercie? info@rwlet.pl. Na te adresy należy pisać z konkretnymi pytaniami. Sądzę, że takie pytania konkretne pojawią się ze strony naszych słuchaczy. Zaglądam na czat. Na czacie cały czas dyskusja dotycząca właśnie megapikseli. Wszyscy teraz dyskutują na ten temat. Sugerują panowie opanowanie i trochę rozumiałości również w stosunku do własnej kieszeni, bo im bardziej... Znaczy powiem tak, ja bym wybierając, jeśli już wchodzimy w sferę sprzętową, to powiedziałbym, że wybierając aparat, chyba wolałbym wydać troszkę więcej pieniążków na dobry obiektyw, czyli aparat z naprawdę... Najprościej to po prostu zobaczyć w ten sposób, nawet kupując aparat kompaktowy. Jeśli średnica szkła jest im większa, tym ten aparat będzie robił lepsze zdjęcia.